Kontynent Apostazja to początek kolejnej książki. Jest pomysł i chęć. Na razie temat utkwił w miejscu. To próba połączenia fikcji z rzeczywistością. To opowieść o świecie świadków Jehowy. Kontynent Apostazja. Umieram ze strachu. Biegnę zdyszana. Pode mną przepaść. Nade mną gwiazdy i przerażający strach. A ja biegnę. Mój syn, mój mąż. Myślę o nich. Gdzie oni są? Co za tortura. Biegnę przez most nad przepaścią i pamiętam jeszcze zapach róż z mojego ogrodu. Ich słodkie ciernie gaszą moje skołowane myśli. Wszęsła się chwieją. Nigdy tędy nie szłam. Nigdy nie przebiegałam tej drogi. To most dla odważnych. Każdy kolejny szczebel trzeszczy, a ja myślę, że zaraz padnę w tę cholerną przepaść. Zdyszana, spocona ze strachu, umieram w wyobraźni. Świat wydaje się odległy, jak zachodzące słońce na różowym cyplu. Z oddali dobiegają odgłosy ujadania psów. Ćwiczone w kontroli i poddaństwie usłusznie tropią przestępcze myśli. To wysoka klasa hodowlanych chartów, przywieziona z dalekiej północny. A Aerodynamiczna budowa ich ciał pozwala na szybki bieg. Te psy świetnie sprawdzają się w czytaniu ludzkich myśli i poszukiwaniu sprawców teokratycznych przestępstw. Jestem jedną z nich przestępcą. Psy ujadają, gotowe pożreć odstępcze ciała. Wykluczone myśli są lżejsze niż moje. Psy je tylko wąchają, nie ujadają tak głośno i nie chcą pożreć. Każdy starszy zboru ma swojego psa do świadkowskich myśli. Dostaje go w ramach szkolenia. Jest szkolącym panem, ukrywającym swoje szcz swojego szczenięcego jedynaka przed swoją kochającą rodziną. Zabiera go, by tropić tych przekraczających kolejne nowe światła. Ale to już utopia. Prawdziwa nieprawda. Proszę pani, co mi tu pani za farmazonę opowiada? Raj? Jaki raj pani? To jakaś utopia. Przypomniałam sobie ostatnią służbę, gdy świat walił mi się już na głowę. Psy ujadają. Czemu tak głośno? Pytam przestrzeń dookoła siebie. W oddali widzę światła i czuję zgrzyt wspomnienia piwnicy z letniego kongresu. Cały sztab ludzi tuli się do kłamstw, lojalnie dotykając Biblii. To droga do raju. Biegnie przez piwnicę przez ciernie, a poza miastem są psy uprawiające spirytyzm, dopuszczające się niemoralności, mordercy, bałwochwalcy oraz wszyscy, którzy kochają kłamać i w tym trwają. Zacytowałam znajome słowa w jedynym, słusznym przekładzie. Gdzieś po środku jestem ja z własnym bagażem doświadczeń i walizką drukowanych listów, słyszę jak ludzie organizacji próbują powstrzymywać uciekających ludzi. Informacja jest cenna. Wszyscy uciekamy z informacją, dlatego szybko nogie harty ujadają i tworzą chwilę grozy. Widzę ludzi, tych samych z piwnicy. Mają mundur, mają broń. Przecież to starsi zboru. Neutralne bestie z funkcjami łatwymi do odczytania z naszych tych pagonów. Teraz wyglądają jak drapieżne bestie. Kolorowe krawaty zamienili na czarne mundury. Zdjęli persony i stali się prawdziwie ludzcy. Światła i latarek świdrują moje wilgotne oczy. Wariograf wariuje pod bluzką. Zapomniałam okularów przeciwświetlnych. Teraz walczę z podwójnym strachem. Biegnę, potykam się, bo to most z nietrwałej konstrukcji. Od stu lat niemal pędzą tędy ludzie do miejsca, o którym wam opowiem. Nie ma go na mapie świata. Utknął w głowach kartografów jako niewylęgła myśl. Trudna sprawa. Światła latarek mówią, że to koniec tej utopii. Jestem u szczytu nowej Ziemi, zeskakuję z ostatniego przęsła i biegnę nadal. Ukochana plaża mokra dziś jest, słońce już zaszło za ocean, pomalowało horyzont różową kredką i zostawiło świetlistą drogę do siebie na spokojnej toni. Oni chcą mnie dopaść, myślą, że jestem tak słaba jak wtedy, gdy mnie pouczali, ale ja nie jestem sama. Nie jestem już słaba. Wewnętrznego krytyka wysłałam na Hawaje, a mój dobry anioł stróż poszedł na siłownię. A ja wciąż biegnę, biegnę dość szybko i tylko ślady stóp, pozostawione w szczelinach mokrego piasku, zradzają ucieczkę. Dalej jest, Dale jest już tylko wolność. Tak ciężko okupiona. Nie szukaj wymówek, by obcować z wykluczonym członkiem rodziny, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej. Szum trawna morskiej plaży niesie echa minionych dni. Mój mąż jest ze mną, mój kochany syn jest ze mną. Jesteśmy razem. Znajdę ich. Przypomniałam sobie, że nie zostali tam przed mostem. Uciekli ze mną, tylko trochę się zgubiliśmy. Mój kochany synku, całuję cię w myślach i widzę przed oczami Twój strach i odwagę zarazem Byłeś taki dzielny, biegłeś razem z nami Nigdy nie narzekałeś Zawsze cię znajdę i obejdę wszystkie wymówki, aby być z rodziną Nikt nas nie rozdzieli, nawet drapieżne harty Myślałam biegnąc w ciemności Z tyłu za mną krzyki Inni biegną i wdrapują się na most przeznaczenia Słyszę głośny tup od wielu stóp A ich blisty? Czy są z nimi? Czy biegną razem? Myślałam. Tupot jest coraz głośniejszy, hartów coraz mniej, a starsi zboru zmęczeni nieludzką pracą tropienia przestępczych myśli. Jakieś fejkowe konta i podsłuchy, zbieranie informacji i szkolenie tych, co jeszcze zostali na dnie tonącej łodzi, mają donosić. Akcja odstępcze myśli zaczyna nabierać rozpędu. Od tego zależą resztki przetrwania tej mikrocywilizacji. Łódź nabiera wody i topi, tonie niezauważalnie, Szalup brak. Nie ma mowy o legalnej ucieczce. Tak wygląda przyszłość dosłownie tonie, jak Atlantyk na oceanie świata. Ja odkryłam ląd pełen uciekinierów. Pokażę ci go. To będzie nasza wielka wyspa. Wyspa uciekinierów. Nazwę ją Apostazja.